Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie w moim ogrodzie. Wreszcie mogę Wam pokazać go w pełnej krasie, bo teraz wygląda fenomenalnie. Słuchajcie, ogród jest olbrzymi, ma 3000 metrów. Myśmy szukali małego domu na dużej działce, no i szczęśliwie udało się to zrobić, więc zapraszam Was do mojego królestwa. Wchodź, cypisek. Kici, kici, kici. Miau. No chodź. Jestem beznadziejnym ogrodnikiem, ponieważ nie znam połowy nazw roślin, które u mnie rosną, więc nie dam Wam eksperckiej wiedzy, ale mam nadzieję, że przekażę Wam klimat. To jest wejście do ogrodu, tutaj się ta przestrzeń otwiera. Mamy na ziemi położone przedepty. Przedepty to są takie kamienie, w moim przypadku to jest piaskowiec, taki lekko czerwony, które wprowadzają nas w ogród. Nie chciałam tutaj żadnej kostki, bo to nie pasuje, nie chciałam tutaj żadnych płyt, a te przedepty poprzetykane trawą wyglądają naprawdę bardzo fajnie. No ale najważniejsze kryje się za tym czerwonym krzakiem i teraz Was tam zapraszam. To jest najpiękniejsze miejsce w całym moim ogrodzie. Tutaj mam oczko wodne i to jest absolutnie magiczne miejsce. Ta woda wymaga sporo pracy, ale daje dużo radości. No a przede wszystkim najbardziej szczęśliwe są oczywiście kocury, które przychodzą tutaj oglądać ryby. Często koty sąsiadów obsiadają ten brzeg, siedzą zahipnotyzowane i oglądają w emocjach, a ja tutaj przychodzę sobie z moją poranną kawką i zobaczcie, karmię to towarzystwo, dlatego one są takie grube, prawie jak karpie w łazienkach. Jak za chwilę zobaczycie, mój ogród składa się tak naprawdę z dwóch części. Jest stara część, bo poprzedni właściciele tego domu najpierw zagospodarowali część terenu, a potem dokupili jeszcze parę metrów działki. No i tamta część jest zupełnie nowa. Tu mamy taki ogród starszy, taki bardziej parkowy, do relaksu, do odpoczynku, do opalania się na leżaku. A tam mamy część rekreacyjną, bo to wygląda prawie jak boisko piłki nożnej, więc mamy miejsce na granie w badmintona i różne inne rzeczy. No a tu oczywiście miejsce na ognisko, no bo najbardziej smaczne są oczywiście kiełbaski z ogniska i robimy to zawsze tutaj. A nie mówiłam, że boisko? No prawie, bo trawa może nie do końca taka, ale my tej trawy nie pryskamy niczym, nie przeszkadzają nam krety, chwasty, mniszek. Podlewamy, kosimy i niech on będzie jak najbardziej naturalny. No i oczywiście przez cały ogród wlecze się rabata. Rabata, która jest oddzielona od trawnika kostką brukową. A to jest bardzo praktyczne, wygodne rozwiązanie, dlatego że możecie sobie wygodnie kosić, a na rabacie swoje. Na rabatach oczywiście pod spodem włóknina, na wierzchu kora, żeby ochronić rośliny przed rośnięciem różnych chwastów. No ale teraz pora, żebyście zobaczyli bardziej okolice domu. Chodźcie, zapraszam Was ze mną. W moim ogrodzie jest też kompostownik, w którym spokojnie mogliby kopać archeolodzy. Jest też nieduży warzywniak, w którym mamy mnóstwo warzyw i owoców. No i oczywiście system podlewania. Bez tego tak duży ogród nie dałby rady. Codziennie na 2 godziny woda z własnej studni podlewa ten trawnik, żeby on wyglądał tak, jak wygląda. Mam takie wrażenie, że mój ogród składa się z kilku części. Jest część leśna, jest część bardziej parkowa i jest część boiskowa. To jest bardzo fajne, bo w jednym ogrodzie mieszamy wiele stylów. No a to jest mój mały domeczek. I teraz sytuacja wygląda tak. Mam tutaj dwa tarasy. Ten jest taki słoneczny, od południowo-zachodniej strony. Tutaj są leżaki, tu się opalamy, tu odpoczywamy. A za moimi plecami zaraz zobaczycie taras od zachodu, zdecydowanie bardziej zacieniony, taki jedzeniowy. Taras znajduje się na podwyższeniu. Tutaj był taki spadek, który był trudny do zagospodarowania, więc posadziłam tutaj irgę. Ta irga bardzo gęsto obrasta ten spadek, więc ta ziemia nie wypłukuje się w czasie deszczu. No i bardzo fajnie i ładnie wygląda przez cały rok. Natomiast balustrady oraz weranda są obrośnięte po prostu winogronami. One dopiero się rozwijają, te liście są potężne, mają dużo ciężkich owoców i obrastają całą tą werandę. Wygląda to absolutnie fenomenalnie, no ale tak gdzieś za jakiś miesiąc od teraz. A teraz zapraszam Was na drugi taras. Tam już jest nakryte do obiadu. Bardzo lubię przestrzeń mojego ogrodu i bardzo lubię na lato wystawiać wszystkie moje roślinki doniczkowe z domu właśnie tutaj. No a tutaj jest to miejsce, w którym koncentruje się życie rodziny, czyli stół. Ten stół, przy którym ja pracuję, przy którym piszę wpisy na bloga, przy którym odpowiadam na Wasze komentarze, ale też ten stół, przy którym jemy, świętujemy, jemy śniadania, ale też przyjmujemy gości. Z pięknym widokiem, z pięknym klimatem i gorąco Was namawiam, jeżeli macie szansę mieć choćby maciupeńki ogródek,
początek to warto. W moim jest mnóstwo roboty, ale dużo mniejszy to równie dużo frajdy, a na pewno znacznie mniej czasu spędzicie przy pielęgnacji. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek Uli Pedantuli. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje ogrodowe klimaty. Do zobaczenia!